Dzień dobry, około 6 ma przyjechać pan po bydło na sprzedaż. Trzeba mu będzie pomóc je wgonić na ten samochodzik, a w międzyczasie zaczniemy dojenie. Jest 5:40, tak więc idę uruchamiać wszystkie urządzenia. Chłopaki też już są na oborze, chłopaki, czyli Paweł i tata. I zaczynamy naszą codzienną pracę. Przed taką sprzedażą zawsze przygotowujemy fakturę VAT, numer faktury VAT i nasze dane. One potem są uzupełniane na miejscu już w firmie, która zajmuje się odbiorem zwierzątek, ale dokumenty wszystkie przygotowujemy, paszporty o ile są, bo tak jak wiecie, od jakiegoś czasu już dla najmłodszych sztuk, ale nawet na tych latach zakupionych już paszportów nie ma, tak więc dopóki one jeszcze są, dołączamy je do faktury. Oczywiście się umówiło ostatnio, powoli się już pojawiają, tak, to jest nieuniknione, ale oby w domu było ich jak najmniej. U nas jeszcze jest tutaj w miarę znośnie, zresztą jest dosyć chłodno, jest 10 stopni, tak więc jest naprawdę zimno.